Jeszcze nóżka rozboli, uważaj, nie wstawaj. Ja nie wiedziałem, dobra, że masz jeszcze dodatkowo talent poetycki. Ja żadnych wyzwań się nie boję. Jak błyskawica. Ale to pszczółko, całus, Tomek, to jest... O, już na grubo. Konferencja Prime 7 to nie tylko powrót Daniela Pawlaka, który został wyrzucony z Fame, ale również zaskakujących incydentów. Już na samym początku doszło do intensywnej wymiany słownej pomiędzy Natalie Wayne a jej rywalką Bernadettą Urbańską. Dodatkowo pojawił się nieoczekiwany występ Marka Jówko, który by zyskać rozgłos postanowił zgolić głowę na wizji. Na pierwszym panelu konferencji pojawiły się liczne kontrowersje, choć niektórzy mogą to określić jako momenty cringe. Starcia słowne miały miejsce pomiędzy praktycznie każdą parą zawodników. Co interesujące, na konferencji pojawił się także Daniel Magical wraz z panią Gosią, ponieważ Łukasz Magical Junior Malankowski był jednym z uczestników gali. Na gali zawalczy również Tomasz Cik, który dostał mocny telefon od widza. Niewątpliwie jednak całe show skradł zespół składający się z Natana Marconia, Jasia Kapeli, Olejnika i Bagiety. Pojawiły się kontrowersje, a zawodnicy nieraz do siebie startowali. Co z filmem z budowy? Nie było. Na pewno? Na 100%. Ja słyszałem, że był. A ja ci mówię, że nie ma takiego filmu. A ja nawet widziałem film, tylko nie wiem, czy to coś ty. To nie jestem ja. Pokazać ci go zaraz? Możesz pokazać. To pokażemy ci potem. Film. Nie, no może pokaż. Jakbym tutaj pokazał, to by zdjęli kanał. Już i tak prawie kur... Także nie spokojnie. Jestem, ja nie, ma to nie miałem nigdy kolegów na budowie. Mi się wydaje, że miałeś. Masz... Nie. Często masz zapędy takie, co słyszałem. Tak nie, że... ja wolę tylko kobiety. To nie wstyd, wiadomo. Jasiu też potwierdził, że to nie jest wstyd. Skąd mieć zapędy. Ten temat, bo zaraz podejdę i ci wyjeb***, tak, że ta walka się nie odbędzie. To wyjeb***. No wyjeb***. Kurwa, mam ci mordę. Nie wstaniesz już i mi nie wyjeb***. Robalini próbował mnie pomówić. Spójrz mi w oczy. Czujesz strach, nie podejdź. O co chodzi z tym filmem? Nie, bo na gliny. Bo możesz coś obejrzeć? Panie Jacku, mówię. Już. Panie Jacku, dla ciebie nie Jacek. Panie Jacku, no. Chodzi o to, że miałem walkę z Robalinim i on zmontował, po prostu powiedział, że ja ruchałem jakiegoś faceta na budowie. No wiadomo, no? To nie wstyd, ja ale... ja jakiegoś faceta na budowie. Ale, panie Jacku, ja toleruję tylko kobiety. To nie wstyd, wiadomo, ja ale warto się przyznać. Dobra, zostawmy tą kwestię, zostawmy tą kwestię, może... Ale miałeś mi wyjeb... Nie rozmawiamy. Ja toleruję tą nację gejów, dopóki się do mnie nie dostawiają. A jak się dostawiają, to mają w ryj. To nie nacja. Słyszałeś, Adaś? To nie nacja, to ale tylko dałem taki przykład, nie? Nacja to raca. A jak ty dla się dostawiasz, to, rasa, to co? Nie? Jacek... Rasa. Jacku, po prostu musiałem opowiedzieć. Nie, może temat tutaj jest tak, homoseksualny. Ale jest taki teraz, nie, bo to jest taki film? Znaczy, to czy było to parę lat temu, historia. Jacek, i to Michał zdementował, że jest to plotka. Także ja zostało mam, to po prostu ja przywrócone. Ja mam zmienię temat i ja dobra, mam pytanie. Słuchajcie, od... Jacek... Wierszyk dla Natana. Jak Natan, mi się nie spodoba, wierszyk. To wstanę i mu... Dla Natana, słuchajcie, zmiana. Zmieniało. Zmieniamy, uwaga, zmieniamy. Kącik poetycki. Kamera na Jasia Kapelę, poprosimy. Która ta? Tu z przodu, tu Jasiu. Tu. Chyba ta. Natan Marcoń, król podwórka, nigdy by was nie oszukał. Pobił nawet by Pudziana, gdyby nie kontuzjowana nóżka. Co tak boli, że nikomu nie... Chociaż bije znakomicie, jednak klepie jeszcze szybciej. Klepie szybciej niż ja dziobem. O bogowie estetyki, bijatyki i logiki, gdzie jesteście? Moron Natan, król podstępu, człowiek, który nie zna lęku. Nie usłyszysz nawet dźwięku, lecz klepanie. Dziękujemy ci, nasz panie, za ten koncert. Natan Marcoń, ty hun cwocie, niech cię karma w końcu dorwie lub przynajmniej Denisowie. Dziękuję. I to spodobał się, czy nie? Jakby nawet nie chce mi się wstać mu zajebać o tym wierszu, także dziękuję. Czyli był średni. Bo cię jeszcze nóżka rozboli, uważaj, nie wstawaj. Nie. Ja nie wiedziałem, dobra, że to masz jeszcze dodatkowo poetycki, nie? Nie, spokojnie, ja chcę mu tylko podejść, coś do niego powiedzieć z bliska, dobra?
Coś mu tylko powiem z bliska. Co ty tam masz, Jasiu, popatrz, Biblię? Ogólnie ja mam, tak. Spacz, ja mam ogólnie skontuzowaną tą nogę, ale tam ci, daj ci, tam ci wyje... A psikasz. Ej, czemu jakiś pedał? Chyba muszę zadzwonić po policji, ej, bo bardzo to było naruszenie nietykalności cielesnej. Bardzo bym prosił, aby go wyprowadzili. A ja poproszę, bardzo bym prosił, aby ochrona go wyprowadziła. Moją nietykalność cielesną i tutaj... Bardzo policja bym prosił, aby ochrona przyjechać. Go wyprowadziła, ponieważ ja wyjdę z panelu, nikt nie będzie psychowodem. Dobrze, tymczasem mamy kolejny telefon. Serio, bardzo bym prosił, aby ochrona go wyprowadziła za to. Dziękuję bardzo. Kogo mamy na linii? A co tam było? Właśnie cię wykluczyłem. Co tam było? Woda. Zostawmy telefon do Tomka. Zostawmy telefon. Halo, halo. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Jak masz na imię, skąd jesteś, skąd dzwonisz? Filip z Inowrocławia, witam, witam. Cześć Filip, jakie masz pytanie? Pierwsze pytanie mam w sumie do olejnika. Do olejnika, tak? Mi. Tak jest. Dajesz. Skoro nowy rok się zaczął, to planujesz powiększyć swój rekord i tym razem chcesz dostać w tej Federacji Kikowej w Polsce, czy jak to wygląda u ciebie? Bo ja w ciebie naprawdę wierzę całym sercem, ale no niestety trafisz na takich przeciwników, że niestety no przegrywasz te walki. A ale to do mnie pytanie? Czy do Natana? Tak, do ciebie olejnik. Natan w każdej federacji jest, ja w dwóch jestem tylko. No dlatego pytam, czy masz plany jeszcze na inne? Ja tutaj w tej federacji teraz wygrywam i tyle, pokażę na co mnie stać w nowym roku, nowy ja. Dobra. Tak. Dobra, jeszcze do Natana mam. Co tam? Powiedz mi, mordeczko, czy twój właściciel, czyli wiesz, o kim mowa, Amadeuszu? Tak, słucham. Patrząc, jak słucham tego, co tam gadasz i on jest gotowy za zapłacenie mandatu, bo nie wiem, czy wiesz, że 1000 zł kary grozi, jak lata pies bez smyczy i kagańca. Myślę, kurwa, że pieniądze i zapłaci 1000 zł mandatu za mnie. Myślę, dobra, że to nie jest to dla niego problem. Tyle. Dobra, to chociaż tyle. Ale ja jestem, wiesz, posłuszny Amadeuszowi, tam on mnie trzyma tak krótko na smyczy, także za bardzo też, wiesz, nie wyrywam, więc... Nie, nie, Trans TV, więc lubicie się zapinać, no tak, na smyczy. Tak, myślę, że na drugiej części mnie też będzie krócej trzymać i pozwalać mi może troszkę na więcej, niż pozwalał na pierwszej części, więc myślę, że nie będzie to problem. On z kasem jakby nie ma problemów, on tam, wiesz, mówi mi, co zawsze mam mówić na konferencjach, on mnie tam, wiesz, też utrzymuje, można powiedzieć, on zarządza moimi pieniędzmi i wszystkim, także myślę, że jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to zadawaj jakby mu pytania w kwestii mnie, bo wiesz, bo jakby ja nie decyduję o swoich finansach, tylko Amadeusz. A rozumiem, czyli skoro się robisz mu za męskie. Tak. Dlatego się też przebieram na konferencjach za kobietę. No twoje prawdziwe ja trzeba jakoś pokazać. Dobra, no, no wiadomo, to nie wstyd. Chciałem jeszcze Daniela pozdrowić. Nie jesteś moim ojcem i nie będę ten, nie będziesz mi rozkazywał. Ale ja cię traktuję jak synka po prostu, że taką wiesz. Dobra, Bagieta, ostatnie pytanie. Nie. Idziesz czy nie? Chodź. Jesteś moim ojcem. Ci to. Chodź, ja ci pokażę. Chodź, ja ci pokażę dziwę. No chodź. Tylko mikrofon odłożę, co? O! Jaś Kapela wykorzystuje sytuację i zza pleców uderza Natana. No. Tu mam ręce. No chodź. Nie spodziewałem się, słuchajcie, chyba nikt się nie spodziewał, że Jaś Kapela stanie w obronie Bagiety. Chodź, pizda. Bo mnie trzymają, kurwa. Trzymali? No kurwa. Zapisnięcie. Mucha mnie klepła, kurwa? Nie. No mucha tatuś mnie klepła. Cię klepnął. Jak ty tak będziesz bił? Ojcowski liść to był, ja nie... O, jeszcze tutaj dołek olejnik z zaskoczenia. Ja żadnych wyzwań się nie boję. Kurwa. O, już, to już na grubo. Jak błyskawica. Ale to... Czułko, całus, Tomek, to jest... Ja chcę zadać pytanie naszemu Rockefellerowi, Cikowi. Mordo, jestem bezdomnym milionerem, wiesz dlaczego? Bezdomnym milionerem, bo jestem pusty w ryj, ale mam bogate wnętrze. Okej, dobra. Najpierw, ja wiem, że wiesz, ja nie chcę, żebyś mi na razie przerywał, bo chcę ci zadać pytanie, nie? To wiesz, to my dzwonimy... Ja ci odpowiedziałem na Rockefellera. Do ciebie, to są pytania widzów do was. Jeżeli będzie pytanie ciebie do widzów, to będzie chyba inna konferencja, wiesz o co chodzi? Ale ja wiem, że tak się może zdarzać, jak ludzie mają poprzepalane styki i może się mylić, także luz. Słuchaj, Carrington, na początek posłuchaj sobie taki fajny dźwięk, o. O, widzisz, to był taki dźwięk otwieranego browarka. Bo, no, ty na razie nie mogłeś sobie na jakieś tam zachcianki pozwolić, nie? Może jak usłyszysz taki dźwięk w końcu, jak przegrasz walkę i dostaniesz ten ochłap z przegranej, no bo jak na razie to nic nie masz, na razie to masz inne obsrane gacie od 2 tygodni.
To mogę ci zadać pytanie, tak? Więc no, to cię pytam. Powiedz mi, nie ma ci wstyd, że jesteś takim pozerem, imitowanym, jak już każdy wie, że jaka jest prawda. Sam mówisz teraz nawet na tej konferencji, że się nie przelewa, że się nie przelewa. I zamiast forsy i bogactwa, co masz tak naprawdę brak godności, bo mieszkałeś w mieszkaniu jak pasożyt na koszt właściciela. Właściciela nie interesuje sytuacja, czy cię stać, czy cię nie stać. Jak cię nie stać, to nie mieszkasz, nie? Po pierwsze. W internecie pokazywałeś internety, wyjazdy, hajs, a teraz co, teraz taka... Słuchaj, wariacie z mokrą głową, co ty w ogóle gadasz? Po pierwsze, zapoznaj się z literą prawa, z majestatem prawa, z regulacjami prawnymi, jeżeli chodzi o mieszkania. To po pierwsze. Po drugie, wybrałem mniejsze zło. Po trzecie, zbankrutowałem na jakieś tam nieudane inwestycje. Po trzecie, ja nie piję alkoholu. Jedyne, co piję, to mleko, jedynkę i dwójkę razem z moją córką. To po trzecie. Po czwarte, zasób słów. Wzbogać. Mhm, a dobra. Po trzecie, iść tam do Marcina się pomodlić na Jasną Górę. Może to ci pomoże. Znaczy generalnie powiem ci tak, nie? Że jeżeli chodzi o nasz zasób słów, to obstawiam, że patrząc na twoje relacje na Instagramie, to masz rację, różnimy się dosyć sporo, ale ty nie musisz już się tłumaczyć, już się raz tłumaczyłeś, że tobie się należało za darmo mieszkanie, ale ja rozumiem. Jaki tak za darmo się, tak się i łopie? Tak się czasami miesza ludziom, tak się czasami ludziom miesza. W sklepie też, jak dostawałeś jedzenie, to ci się należało, ale ci się należało, bo ludzie ci z litości dawali, bo wiedzieli, że bankrut przyszedł, no. Jezus Maria. Boże jedyny. Nie wiem, co mam ci odpowiedzieć. Po pierwsze, mi nikt niczego nie dawał za darmo, o nic nikogo nie prosiłem, na wszystko zarabiałem sam własnymi rękoma i głową przede wszystkim. Nigdy nie pracowałem fizycznie. Po drugie, nie miałem się gdzie wyprowadzić. Ja nie mam rodziców, tak jak prawdopodobnie ty. Nie mam szczęśliwej rodziny, teraz ją dopiero zakładam. Więc nie wiem, co mogę ci odpowiedzieć. Odpowiem ci na poziomie i z klasą. O wszystko dbam sam, więc nie martw się. Mogę ci zadedykować jeszcze piosenkę. O mnie się nie martw właśnie. Okej, okay, ja sobie dobra. Radę dam. Bardzo zgrzeczniałeś ze swoją postawą po tej sytuacji, która była, bo zawsze byłeś taki, jakby to powiedzieć, człowiekiem biznesu. Człowiek biznesu, drogie samochody, drogie wyjazdy, drogie zabawy, dziewczyny. Także zgrzeczniałeś bardzo. Jak miałem, to się bawiłem. Nie mam, się nie bawię. No przecież normalne. Co ja mam odkładać? Nie, na co? Ja żyję z dnia na dzień. Żyłem z dnia na dzień. Teraz mam córkę i myślę o niej tylko i wyłącznie. I dlatego jestem tu. Wracam do gry. Mordo, jeszcze nieraz mnie to zobaczysz. Jeszcze lepszej spoko, wersji. Spoko. Szacun za to, że chcesz dbać o rodzinę, szatun, ale nie szacun dla człowieka. I no nie życzę ci wygranej. I pozdrawiam wszystkich tam w studio. Przegram dla ciebie specjalnie. Niestety walką wieczoru będzie bokserski pojedynek prezesa FEN z Jackiem Murańskim. Jako, że nie jest specjalnie elektryzujący, to prezentujemy pozostałe walki. Co-main event. Kazius, Don Kazio, Życiński vs. Adam Soroko. Karta główna. Michał Bagieta, Gorzelańczyk vs. Jaś Kapela. Tomasz Olejnik vs. TBA. Paweł Trypson, Trybała vs. Erko Jun. Natalia Wayne vs. Bernadetta, Bouncing Betty Urbańska. Łukasz Magical Junior, Malankowski vs. Jakub Lasik. Tomasz Cik vs. Rafał Gawron. Karta wstępna. Grzegorz Głuszcz vs. Ambro. Michał Cichy vs. Marek Jówko.